Minęła 18.30, czas na główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogaty, dzień dobry. Dla wielu był wzorem, duchowym przewodnikiem, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Jest bardzo ciekawą postacią, bardzo dobrą. Wszyscy jakoś nie mogli uwierzyć, że papieża już nie będzie Jana Pawła II między nami. W kontekście tragedii, którą przeżywa Ukraina, to rozumiemy jego słowa o wojnie. On mówił wyraźnie, nigdy więcej wojny. Dziś mija 17 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Jest ich ponad 250 tysięcy, nie lubią zmian i nie zawsze są zrozumiani. Chcemy, żeby nasze dzieci widziały, że jest społeczeństwo i jest dla nich też w tym społeczeństwie miejsce. Stawiać jakieś wymagania, ale akceptować je w pełni przede wszystkim. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Kolejne nie dla wojny w Ukrainie, tym razem w kulturze. Nie zabrał ani jednej nuty, ani jednego utworu napisanego przez rosyjskiego kompozytora, dopóki rosyjski agresor nie wyjdzie z Ukrainy. Kwietnia 2005 roku świat na chwilę się zatrzymał. Dzisiaj mija 17 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Pontyfikat papieża Polaka trwał 26 lat. W tym czasie odwiedził 129 krajów. W 2001 roku także Ukrainę. Ojciec Święty dla wielu ludzi był wzorem, nauczycielem, duchowym przewodnikiem, a przede wszystkim pełnym miłości człowiekiem. Ten dzień odejścia Jana Pawła II do wieczności, czas się zatrzymał, świat się zatrzymał, bo wszyscy jakoś nie mogli uwierzyć, że papieża już nie będzie Jana Pawła II między nami. Ale to spowodowało taką refleksję, kim był dla nas Jan Paweł II. I wtedy żeśmy zobaczyli, jaką ponosimy stratę. Powiem szczerze, że łzy mi leciały. Na drugi dzień, kiedy odprawiałem mszę świętą i w Eucharystii, no właśnie jest w kanonie, że wymienia się imię papieża. Po prostu nie byłem w stanie dalej nic powiedzieć, więc takie mocne wzruszenie. A równocześnie to, co było widoczne, to zjednoczenie ludzkich serc. Widzieliśmy wielkiego człowieka, człowieka, który kochał każdego, człowieka, który był człowiekiem modlitwy, człowiekiem wielkiego serca. Sam zresztą mówił, że trzeba drugiego człowieka mierzyć wielkością serca i sam to pokazywał. A z drugiej strony był takim przewodnikiem duchowym, nauczycielem, tym, który pokazywał drogę. A w tych trudnych czasach duchowych wskazówek szczególnie brakuje, mówią wierni z regionu, którzy w rocznicę śmierci papieża Polaka wspominają jego postać i naukę. W Toruniu przed pomnikiem świętego Jana Pawła II kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta. Jedność rodzin, jedność społeczna. O to modlę się dzisiaj razem z wami. Mimo choroby i cierpienia, do końca swojego pontyfikatu wychodził naprzeciw wiernym. Po raz ostatni w oknie Pałacu Apostolskiego święty Jan Paweł II pojawił się 30 marca 2005 roku. Trzy dni później świat obiegła informacja o jego śmierci. Całą noc czuwałyśmy przed telewizorem. Czuwałyśmy i to była taka dla nas bardzo przykra chwila. Wybitny kardynał, ksiądz, papież. Jak jestem gdziekolwiek i widzę pomnik, to po prostu robię, żegnam się, nie? I wspomnienia, i łezka zawsze mi się zakręci. Papież Polak do regionu przyjechał dwukrotnie. W 1991 roku spotkał się z wiernymi we Włocławku. 8 lat później był witany w Toruniu i Bydgoszczy. 17. rocznica jego śmierci to okazja do wspomnień i duchowej refleksji. To jednak było nauczanie, które dotyczyło wszystkich dziedzin życia ludzkiego. A teraz w kontekście wojny na wschodzie, tragedii, którą przeżywa Ukraina, to rozumiemy jego słowa o wojnie. On mówił wyraźnie, nigdy więcej wojny. Mówił, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Powinniśmy powracać do jego nauczania nieustannie. Ono ciągle jest aktualne. W sobotę pamięć papieża Polaka uczczono m.in. w Toruniu, gdzie pod pomnikiem Jana Pawła II kwiaty złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta i radni. Widzieliśmy w nim naszego narodowego bohatera. Byliśmy przede wszystkim dumni z Jana Pawła II jako Polaka, jako jednego z ojców naszej wolności.
myślę, że współczesne pokolenie wróci do niego jako do filozofa i przywódcy religijnego i myśliciela. Także moment, kiedy wspominamy wielką radość torunianek i torunian z tej wizyty, będąc u nas w dniu 7 czerwca 1999 roku, a także w 2004 roku przyjmując doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie jako pierwszy region na świecie zostało objęte patronatem świętego Jana Pawła II. Toruń, Olga Taraszka. Koniec piątej fali zachorowań na COVID-19 nie oznacza końca pandemii. W lecznicach wciąż są zakażeni koronawirusem. Zamknięcie szpitali tymczasowych i oddziałów covidowych powoduje, że wszystkie lecznice muszą teraz wydzielić izolatki, do których w razie potrzeby będą kierowani chorzy z SARS-CoV-2. Dziś potwierdzono ponad 2000 zakażeń, w regionie 91. To najmniej od października 2021 roku. W szpitalu uniwersyteckim imienia Jurasza w Bydgoszczy pod opieką lekarzy pozostaje teraz kilkunastu chorych na COVID-19. Oddziału covidowego już nie ma. Teraz jego zadania muszą przejąć wszystkie kliniki, do których będą kierowani zakażeni koronawirusem. To najczęściej chorzy w podeszłym wieku z chorobami przewlekłymi. Pacjenci zakażeni koronawirusem w chirurgii, geriatrii, kardiologii czy innych specjalnościach będą hospitalizowani w miejscach izolacji. Tak jest w całym kraju. Po zamknięciu oddziałów covidowych na przyjęcie pacjenta z SARS-CoV-2 musi być przygotowany każdy szpital. W ocenie specjalistów rezygnacja ze wszystkich obostrzeń może okazać się przedwczesna. Coraz więcej subwariantu BA2 pojawia się w naszych krajach zachodnich, gdzie już mówi się tam o szóstej fali. Proszę zauważyć, że ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy trafiło do nas, do Polski, gdzie ta wyszczepialność jest zupełnie na innym poziomie, bowiem około 30%. Dawkę przypominającą przyjęło zaledwie 2% Ukraińców. Programów promujących szczepienia jest w kraju zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu, a w punktach szczepień pustki. Na efekty poluzowania restrykcji będziemy musieli poczekać 2-3 tygodnie i wtedy tę sytuację dynamiczną będzie można komentować i analizować. Ja patrzę z bardzo dużymi obawami zarówno na decyzję o likwidacji oddziałów dedykowanych do leczenia COVID. W kraju zrezygnowano także z izolacji i kwarantanny, także z obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach publicznych. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Mają problem z komunikacją i nawiązywaniem relacji, nie lubią zmian, nie rozumieją dowcipów, unikają kontaktu wzrokowego. Wszystkie bodźce, dźwięk, zapach, światło czy dotyk są dla nich bardziej intensywne i przerażające. W Polsce żyje ponad 250 tysięcy osób ze spektrum autyzmu. Niełatwo zrozumieć ich świat, ale warto próbować. W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu na bydgoskim rynku odbył się happening, który ma zwiększać świadomość społeczną na temat tego zaburzenia. Z kolei bydgoski oddział Caritas zorganizował zajęcia terapeutyczne dla ukraińskich dzieci. Justynka cierpi na autyzm, ma też padaczkę. Do czasu wybuchu wojny na Ukrainie przechodziła wieloobszarową terapię. Jednak wojna ją przerwała. Teraz dziewczynka jest bez leków i bez specjalistycznej opieki. Jak przyjechaliśmy tutaj, nie mieliśmy leków na padaczkę. Zostaliśmy skierowani na oddział neurologiczny. Córka została zbadana, teraz dostaje leki. Chcieliśmy uzyskać jak najwięcej informacji, jaką terapię powinniśmy kontynuować. Autyzm to zaburzenie o podłożu neurologicznym. Niektóre dzieci są wycofane, inne z kolei nad wyraz otwarte, a czasem nawet agresywne. Autyzm wciąż w opinii publicznej nie do końca jest zrozumiany. Nie widać tego od razu i bardzo często jest takie krytyka wobec rodzica, że nie zajmuje się wystarczająco dzieckiem, czy za dużo pozwalasz, chociaż nie jesteśmy w stanie kierować się reakcjami dziecka. Za to życie z autystycznym dzieckiem bardzo dobrze znają rodzice. To oni jako pierwsi próbują wejść i poznać jego świat. Nie jest to łatwe. Trzeba raczej podążać za dzieckiem. Też oczywiście stawiać jakieś wymagania, ale akceptować je w pełni przede wszystkim. I wtedy myślę, że ten klucz do tego ich świata każdy zdobędzie.
Na wyjście z autystycznego świata pozwala muzykoterapia, która koi dziecko, daje spokój, ale i bardziej je otwiera. Muzyka może tak ośmielać emocjonalnie, wprowadzać w dobry nastrój, pokazywać dziecku, że coś samo tworzy, że ta jego twórczość coś daje. Boimy się tego, czego nie znamy, mówią organizatorzy happeningu, który z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbył się na Starym Rynku w Bydgoszczy. Chcemy na pozytywnie zamanifestować, że autyzm jest i nie jest taki straszny, jak się wydaje. My dzisiaj jesteśmy tutaj na zewnątrz, żeby pokazać, że my jesteśmy, że w Bydgoszczy też są autystyczne dzieci i chcemy o tym mówić, i chcemy pokazywać, i chcemy, żeby nasze dzieci widziały, że jest społeczeństwo i jest dla nich też w tym społeczeństwie miejsce. Karolina Kania, TVP3 Bydgoszcz. W zbliżeniach teraz coraz bardziej powszechne choroby skóry, uciążliwe, czasami nieuleczalne, mocno utrudniają normalne funkcjonowanie. W kraju ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Zrozumieć AZS. Ma ona pogłębiać wiedzę na temat problemów osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry. Zmiany zaczęły się 18 lat temu. Miałam wtedy 22 lata i ja kojarzę to z faktem urodzenia dziecka. Przy porodzie towarzyszył bardzo, bardzo duży stres i emocje i od tego momentu zaczęły się moje zmiany. Podrażniona skóra, suchość, czerwone plamy, a także świąd, szczególnie nasilający się w nocy. To typowe objawy AZS, czyli atopowego zapalenia skóry. Ten problem dotyczy coraz większej ilości osób. W Polsce prawie miliona. Wbrew takiemu krążącemu mitowi, atopowe zapalenie skóry nie jest wysypką wieku dziecięcego. Atopowe zapalenie skóry jest ciężką chorobą, chorobą przewlekłą, nieuleczalną, chorobą podłożu immunologicznym i o charakterze ogólnoustrojowym. Niestety, te przewlekłe schorzenia skóry są łatwo zauważalne przez otoczenie, a to prowadzi do stygmatyzacji chorych. Osoby dotknięte AZS są często wykluczone społecznie, mają depresję, co negatywnie odbija się także na ich leczeniu. Bardzo często, prowadząc leczenie pacjenta z atopowym zapaleniem skóry, należy wziąć pod uwagę jego psychoterapię lub ewentualny trening psychologiczny. Należy dążyć do tego, aby choroba nie rządziła życiem pacjenta. Smarowanie skóry odpowiednimi preparatami i przyjmowanie leków to podstawa terapii u chorych z AZS. Bardzo ważna jest również dieta, bez produktów wysoko przetworzonych, takich jak napoje gazowane, słodycze i bez alkoholu. Za to bogata w warzywa i owoce. W AZS ważne jest, aby stosować się do wszystkich zaleceń dermatologów, bo jak argumentują sami lekarze, wpływa to na znacznie łagodniejszy przebieg choroby. Dominika Sikorska, TVP3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, co przed nami? W Więcborku integrują się z uchodźcami i mają nowe pomysły na współpracę. Borówka czy Piwonia? Czas zadbać o działki i ogrody. W Bydgoszczy trwa wiosenny kiermasz ogrodniczy. Nie zagram ani jednej nuty napisanej przez rosyjskiego kompozytora, dopóki rosyjski agresor nie wyjdzie z Ukrainy, powiedział podczas piątkowego koncertu w Filharmonii Pomorskiej Wadim Brodski, światowej sławy skrzypek ukraińskiego pochodzenia. Urodzony w Kijowie wirtuos jest zwycięzcą wszystkich międzynarodowych konkursów skrzypcowych, w których brał udział. To był prawdziwy wieczór mistrzów. Jeden to Wadim Brodski, występujący w najlepszych salach koncertowych od 11 roku życia. Drugi to Niccolò Paganini, kompozytor, ale przede wszystkim legendarny włoski skrzypek przełomu XVIII i XIX wieku. To właśnie po jego arcytrudny, ale i bardzo piękny koncert skrzypcowy sięgnął Wadim Brodski. 5 koncertów zagrałem w Italii na skrzypcach Guarneri del Gesù, skrzypce, które należały do Paganiniego. Skrzypce zwane Cannone, Il Cannone. Koncerty Wadima Brodskiego mają zawsze bardzo gorącą atmosferę. Tak było i tym razem, kiedy po pierwszej części utworu artysta zabrał głos. Uroczyście przysięgam, że nie zagram ani jednej nuty, ani jednego utworu napisanego przez rosyjskiego kompozytora, dopóki rosyjski agresor nie wyjdzie z Ukrainy. Wadim Brodski od lat muzyką wypowiada to, czego czasami nie może wyrazić słowami. Od 24 lutego tego roku oczywiście,
każdy dźwięk i każda nuta, którą wydobyłam z moich skrzypiec, jest dedykowana Ukrainie, jej bohaterom i mojej rodzinie z Kijowa. Wadim Brodzki, posiadający także obywatelstwo polskie, bardzo ceni sobie koncerty z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, którą w piątkowy wieczór poprowadził niemiecki dyrygent Raul Grines. Jest też wykładowcą Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Artysta nagrodzony został owacją na stojąco, nie tylko za wykonanie utworu Paganiniego, ale też czytelną, patriotyczną postawę. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A nasz region staje się drugim domem dla coraz większej liczby uchodźców z Ukrainy. W Więcborku dach nad głową znalazło już prawie 100 osób uciekających przed wojną. Żeby ułatwić im odnalezienie się w nowej rzeczywistości, lokalna społeczność zorganizowała spotkanie integracyjne, podczas którego i młodsi, i starsi mogli poznać swoich nowych sąsiadów. Te obrazy namalowała Julia, nauczycielka malarstwa. Po wybuchu wojny wraz z rodziną przyjechała do Polski. Jako artystka swoje myśli i emocje wyraża na płótnie. Ja maluję ogólnie wszystko, co widzę, co mi się podoba. A namalowałam jeden obraz teraz, to na temat ukraińskiej wojny i to, co się dzieje teraz. Dla mnie to bardzo blisko do serca. Malowanie twarzy, słodki poczęstunek, wspólne zabawy. To wszystko dla polskich i ukraińskich dzieci. Mieszkańcy Więcborka pomagają uchodźcom tak, jak umieją i ciągle szukają nowych pomysłów. Mamy taki pomysł, żeby zaczęła się taka akcja, że na każdym domu, na którym wisi polska i ukraińska flaga, to dom taki życzliwy naszym gościom, gdzie można wejść, wypić kawę, wypić herbatę, czy choćby nawet porozmawiać i szukać ewentualnie pomocy. Tutaj nikt nie zostanie bez pomocy. Teraz mieszkańcy przekształcili niefunkcjonujący już sklep w magazyn. W nim gromadzona jest odzież dla uciekających przed wojną rodzin. Tam są składowane dary od ludzi, te rzeczy. Po prostu my to, jak możemy, tak segregujemy, żeby po prostu nie dawać, jak to się mówi, śmieci tym ludziom. Uważam, że zdajemy w tej chwili egzamin solidarności i empatii osobom potrzebującym. Są organizowane różne festyny, imprezy. Dzieci uczęszczają do naszych szkół, do naszych jednostek, zostają zaopiekowane. W gminie Więcbork przebywa obecnie 92 uchodźców z Ukrainy. Dominika Sikorska, TVP3, Bydgoszcz. Na integrację, pomoc, ale też wzajemne poznawanie kulinarnych tradycji postawili z kolei mieszkańcy Unisławia. W Gminnym Ośrodku Kultury przygotowano warsztaty, podczas których można było nie tylko nauczyć się tradycyjnych potraw zza wschodniej granicy, ale też poznać ukraińskich gości. W niedzielę przygotowane dania będzie można skosztować. Podczas degustacji zbierane będą dary dla uchodźców. Kapustkę pokroiliśmy. I pan tutaj czosnek już szykuje. Do tego mięso, buraczki, fasola i przyprawy. Wszystko to potrzebne jest, aby przygotować tradycyjny barszcz ukraiński. Dobry jest, smaczny. I wielowarzywny. Uczestnicy warsztatów mieli dosłownie pełne ręce roboty. Oprócz barszczu przygotowano też dwa rodzaje pierogów. Damy radę. Zapraszamy jutro na świeże pierożki. Na pewno będą pyszne. Pelmeni to jest takie pierożki małe, nie, z surowym mięsem i później ugotowane w wodzie, nie? A czebureki to jest smażone pierogi, takie większe. Na deser sinabone, czyli drożdżówka z białym serem. Wspólne gotowanie było także okazją do lepszego poznania gości zza wschodniej granicy. Taka spontaniczna inicjatywa, po prostu postanowiłam przyjść, nauczyć się czegoś. Pomóc też tym, którzy potrzebują dzisiaj pomocy. To jest wszystko dobrze, wszystkie usmiechnione, zadowolnione, wszystko pracuje, wszystko jest dobrze. A gdy potrawy trafią do mieszkańców gminy, będzie degustacja połączona ze zbiórką darów dla uchodźców. Mogą być długoterminowe, czy mąkę, czy cukier i w zamian ten poczęstunek będzie. Jak podkreślają kucharze, żadne słowa nie oddadzą smaku potraw, które dziś przygotowali. To trzeba spróbować, bo co tu mówić? To trzeba spróbować, żeby wtedy zrozumieć. A okazja do spróbowania jutro między godziną 13 a 16 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Już dzisiaj zapraszamy. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz.
Andrzej Zaucha, polski wokalista, jazzowo-popowy, saksofonista i perkusista, był muzycznym samoukiem, a współpracował z tak wybitnymi artystami jak Jan Ptaszyn-Wróblewski, Tomasz Stańko czy Michał Urbaniak. Choć lata upływają, to piosenki Andrzeja Zauchy pamięta i śpiewa wielu młodych wykonawców, także dzięki festiwalowi Serca Bicie. W Bydgoszczy trwają przesłuchania półfinałowe. Na miejscu jest Monika Kamińska. Witaj, Moniko. Kto bierze udział dzisiaj w tych przesłuchaniach? Dzień dobry. Festiwal Serca Bicie, proszę Państwa, to marka, która od wielu lat przyciąga młodych, zdolnych wokalistów z całej Polski. Tak już od 14 lat. Dzisiaj przesłuchania półfinałowe i obserwuje je m.in. pan Krzysztof Olsztyński, pomysłodawca, twórca tego festiwalu. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, jak się zapowiada ten festiwal? Albo jaki jest, bo my już przesłuchaliśmy kilka osób. Tak jak zwykle, najbardziej prestiżowy festiwal w Polsce. Wielu młodych adeptów, które uczą się zaczynać, wchodzą w ten świat wielkiej wokalistyki. Dzisiaj przesłuchujemy 17 uczestników. Jest już kilku, faktycznie bardzo wysoki poziom. Będziemy mieli duży problem, żeby wybrać tą najlepszą piątkę, która zaśpiewa w Operze Nowa. A bardzo się cieszymy, że po prostu tyle osób interesuje się muzyką Andrzeja Zauchy i to bardzo nam pomaga w tym, żeby po prostu popularyzować jego twórczość. No właśnie, bo ci młodzi ludzie mierzą się z legendą, na ile oni odkrywają w tym wyjątkowym artyście być może nieco siebie, być może siebie jako artysta. Chcę powiedzieć, że dzisiaj dwa utwory zostały zaśpiewane podczas tego przesłuchania, które do tej pory w ogóle gdzieś znaleziono gdzieś tam bardzo głęboko wśród jego twórczości i bardzo z tego się cieszymy, że ci młodzi ludzie szukają i się właśnie teraz na takim właśnie wokali się wychowują i będą się rozwijać i bardzo z tego się cieszymy, że możemy organizować taki festiwal właśnie w Bydgoszczy. Na pewno ci młodzi ludzie mają niezwykłą wrażliwość, no bo skoro sięgają po takie trudne utwory, no to właśnie artyści wyjątkowi w przyszłości. Tak, mam nadzieję, że ci, którzy zaśpiewają w Operze Nowa, największe nasze gwiazdy, to oni dają się te ślady i właśnie chcą właśnie naśladować właśnie te gwiazdy, ale twórczość Andrzeja Zauchy pomaga w rozwinięciu ich tych talentów. Półfinały, proszę Państwa, trwają. My oczywiście zapraszamy na koncert galowy, o którym wspominał pan Krzysztof Wolsztyński. To już 9 maja w Operze Nowa o godzinie 19. Zapraszamy. Monika Kamińska, bardzo dziękujemy. W innych częściach kraju spadł śnieg, a w naszym regionie wiosna, choć chłodniejsza niż byśmy sobie tego życzyli. Czas więc zadbać o działki i ogrody. Przy hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy trwa wiosenny kiermasz ogrodniczy. Swoje namioty z kwiatami, ceramiką i wyposażeniem ogrodów po raz 38 rozstawili wystawcy z całej Polski. Ruch! Ruch dla nas emerytów to jest najlepszy. Jak coś robimy, patrzymy jak kwitnie. I wie pani, zadowolenie, no właśnie, no jak wszystko rośnie z małego na duże, samemu zasadzone, to jest najlepsze. Te kiermasze organizujemy dwa razy w roku, zawsze wiosną i zawsze w ostatni weekend września. Dzisiaj mamy około 40 wystawców z materiałem roślinnym, ale również z rzeźbami do ogrodu, z ozdobami, są również meble ogrodowe. Trend na borówkę, piwonie, azalie, winogrona i maliny nadal trwa, jednak każda z tych roślin potrzebuje innej opieki. Jak więc o nie zadbać? Do borówki kwaśna gleba. To jest podstawowy warunek. Najpierw trzeba wykopać dołek, zakwasić tą glebę i dopiero sadzić roślinę. I wiadomo, dużo wody potrzebuje. Do piwoni generalnie też kwaśna gleba, nie? Potrzebna jest. Do winogron gleba raczej żyzna. Winogrona też mają wymagania, że potrzebują dużo słońca. Także tutaj jest trochę więcej pracy przy tym niż przy borówkach. Ludzie właśnie poszukują malin, no to takie późniejsze odmiany, tak jak polka, na jednorocznych owocują. Od lipca do samych mrozów stopniowo sobie dojrzewają, no i wtedy ten zbiór jest naprawdę długo. Z organizatorem targów ogrodniczych postanowiliśmy właśnie, że można ten czas wykorzystać. Mamy puszeczki ładne, mamy wolontariuszy ze szkoły między innymi 32 na Bartodziejach. Zebraliśmy się po prostu. Udało się zorganizować od prywatnego przedsiębiorcy lokale w Bydgoszczy, w samym centrum miasta, w których organizujemy mieszkania dla rodzin potrzebujących z Ukrainy. Lokale są przez właściciela opłacane, prąd, woda, no i my społecznie te mieszkania urządzamy.
Przypominamy konkretne odmiany roślin, podpowiedzi, jak o nie dbać i ogrodowe inspiracje. To wszystko także jutro od 10 do 17 w Bydgoszczy. A czy pogoda będzie sprzyjać działkowiczom? O tym Angelika Bednarska. Dzień dobry. Dzisiejsza noc w regionie będzie pogodna, ale wietrzna i chłodna z niewielkim przymrozkiem na poziomie minus 3 stopni. Z kolei jutro czeka nas ciąg dalszy, słonecznej, wyżowej aury. Biometr będzie korzystny, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 7 stopni. Warto więc wykorzystać ten niedzielny czas, bo na mapach synoptycznych gołym okiem widać już pogodowe zmiany. W poniedziałek nad Kujawy dotrze front atmosferyczny, który przyniesie sporo chmur, opady od deszczu, po śnieg, a także silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. W końcu kwiecień, plecień. Więcej informacji już za chwilę. Zapraszam i do zobaczenia. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.